W innych zarysach losy okrętu podwodnego Orzeł są znane naszym słuchaczom. Pragnęlibyśmy jednak, żeby pan porucznik zechciał podzielić się z nami swoimi wrażeniami z momentu sławetnej ucieczki Stalina. W jakich okolicznościach zapadła decyzja ucieczki? Weszliśmy do Tallina w nocy 14 września. Chodziło nam o naprawienie sprężarki, przede wszystkim zaś o oddanie do szpitala chorego dowódcy. Wiedzieliśmy, że przysługuje nam zgodnie z prawem międzynarodowym możliwość 24-godzinnego postoju i z całym zaufaniem przyjęliśmy zapewnienie estońskich oficerów, że otrzymamy całkowite zaopatrzenie i naprawią nam uszkodzone urządzenia. Zmęczony całonocną wachtą, świadom bezpieczeństwa w neutralnym porcie, ułożyłem się do snu. Przebudzenie jednak było bardziej niż przykre. Dowiedziałem się, że w międzyczasie przycumowano okręt w porcie wojennym, zabrano nie tylko dowódcę, ale i zamki oddziału. Byliśmy wbrew prawu międzynarodowemu pod tajemniczym naciskiem nieznanych nam czynników na lądzie internowani. Koledzy pilnie niszczyli szyfry i dokumenty. Okręt był przycumowany do nabrzeża w basenie wewnętrznym. Przy trapie stał estoński wartownik. Początkowo myśleliśmy o ucieczce indywidualnej, ponieważ z tej pozycji wyprowadzenie okrętu bez pomocy holowników było niemożliwe. Nazajutrz Estończycy obrócili okręt, żeby sięgnąć kranem po nasze torpedy. Tegoż wieczora zaszedł wypadek, który nam nasunął myśl ucieczki wraz z okrętem. Gdy siedzieliśmy wieczorem w mesie, nagle zgasło światło wskutek krótkiego spięcia gdzieś w porcie. Te parę minut ciemności nasunęło nam pomysł spowodowania krótkiego spięcia z okrętu i wymknięcia się w ciemności. Ale to z drugiej strony spowodowałoby alarm w całym porcie. Postanowiliśmy więc przeciąć tylko kable lamp oświetlających z nabrzeża okręt. W ciągu następnego dnia przecięliśmy cumy pod pokładem i przygotowaliśmy je do szybkiego zrzucenia. Podstępem uchroniliśmy przed wyładowaniem kilka torped. Rozumieliśmy, że żegluga bez map będzie ogromnie trudna, ale zdobyć ich nie mogliśmy. Estońskie posterunki nie wypuszczały nas nawet na molo. Sygnałem akcji miało być przecięcie kabla do oświetlenia z brzegu. O drugiej w nocy zaproszono wartownika estońskiego na pokład, na papierosa. Dalej wszystko odbyło się w ciągu jednej minuty. Gdy zgasło światło, obaj wartownicy zostali bez hałasu obezwładnieni. Podcięte zawczasu cumy spadły do wody. Z hałasem runął trap i orzeł powoli ruszył w kierunku wyjścia. Czy szybko spostrzeżono ucieczkę okrętu, panie poruczniku? Niestety, prawie natychmiast. Nie zdążyliśmy dojść do mola, gdy padł strzał alarmowy z pokładu estońskiego okrętu wojennego. Poszły w ruch reflektory. Nie mogliśmy wykręcić się w ciasnym basenie i wpadliśmy dziobem na kamienie przy falochronie. Żeby ściągnąć się, musieliśmy uruchomić mocno hałasujące diesle. Trwało to kilka minut i wystarczyło, aby Estończycy otworzyli na nas ogień karabinowy z molo. Na szczęście nie mogli strzelać z armat, bo bali się w ciemnościach trafić we własne okręty stojące w porcie. Nareszcie minęła dość przykra chwila ściągania się i ruszyliśmy naprzód, na morze. Czy na otwartym morzu ścigano panów również? Tutaj właśnie na nas czekało największe niebezpieczeństwo. Natychmiast wyszły w pościg estońskie okręty wojenne i poszły w ruch prożektory. Z fortu na wyspie zaczęły padać pociski ciężkiego kalibru. Gdy tylko sonda wykazała, że mieliśmy dość wody pod sobą, natychmiast zanurzyliśmy się. Ale i wtedy Estończycy nie dali za wygraną. Usłyszeliśmy jedną po drugiej detonację bomb głębinowych. Ale czuliśmy się już stosunkowo bezpieczni. Mieliśmy dość wody pod sobą i nad sobą i kierowaliśmy się do wyjścia z Zatoki Fińskiej. I długo jeszcze panowie przebywali na Bałtyku? Jeszcze przez 3 tygodnie. Trudno mi byłoby nawet pokrótce opowiedzieć nasze dzieje w tym okresie. Gdy wreszcie dotarliśmy do Anglii, nie mieliśmy na pokładzie zupełnie słodkiej wody. Mało brakowało, a zginęlibyśmy pod wodą z pragnienia. Polska marynarka wojenna była budowana po odzyskaniu niepodległości nieomal zupełnie od podstaw. Oczywiście wyposażenie jej w odpowiednie dla obrony skromnych granic morskich nowe okręty było kwestią pierwszoplanową. W połowie lat 20. powstała inicjatywa stworzenia dobrowolnego funduszu społecznego zbierającego pieniądze na budowę floty. Kiedy w roku 1930 jeden z polityków niemieckich, minister Gottfried Trevirianus, zgłosił w bardzo brutalnej formie pretensje do polskiego tak zwanego korytarza i z drugiej strony w Niemczech zaczęto budowę pierwszego pancernika, tak zwanego pancernika A,
wpadł w kręgach marynarki wojennej i ludzi z nią związanych pomysł, aby tą aktywność społeczną skierować na budowę okrętu podwodnego, który miał być odpowiedzią na to wyzwanie niemieckie. Z licznych ofert, m.in. amerykańskich, brytyjskich, także francuskich, wybrano najlepszą ofertę holenderską, królewskiej stoczni De Schelde, gdzie w 1936 roku zamówiono 2 torpedowe okręty podwodne. Były to okręty jak na ten rok, te lata przed wybuchem wojny, rzeczywiście w pełni, może nawet najbardziej nowoczesne, duże, przeznaczone do długotrwałego działania w oddaleniu od baz. Orzeł, którego budowę rozpoczęto w 1936 roku, przybył ostatecznie w lutym 1939 roku na wody polskie na Oksywie. Oczy wszystkich zwrócone były ku morzu, skąd miał nadejść za chwilę oczekiwany okręt. Pomiędzy betonowymi falochronami portu ukazała się zrazu mglista, coraz potężniejsza, długa sylweta ORP Orła. Idzie strojny w galę, jest coraz bliższy. Coraz wyraźniej rysują się szczegóły okrętu. Już podpływa do mola. W tejże chwili pierzchają szare, ołowiane chmury. Port, miasto i zebrane tłumy zalewa potok jaskrawego, żywego światła. Jeszcze kilka manewrów i okręt przycumował do mola. Zarzucono trap. ORP Orzeł stanął u wybrzeży Polski. Tak pisał o uroczystościach powitania Orła reporter miesięcznika Morze. Główne ceremonie odbywały się na molo reprezentacyjnym przy basenie prezydenta i tam oczekiwało Orła około 30 tysięcy osób, mieszkańców wybrzeża, jak również liczne delegacje z całego kraju, przedstawiciele całego narodu. Bowiem w zbiórce prowadzonej przez Fundusz Obrony Morskiej uczestniczyli Polacy bez różnicy płci, wieku i zawodu, przede wszystkim dzieci szkolne kupujące za swe uzbierane grosiki znaczki FOMU i wyklejające nimi swe zeszyty i specjalne arkusze zbiórkowe, na których wylepione znaczkami powierzchnie tworzyły sylwetki okrętów wojennych. Orzeł, będąc darem narodu, niebawem miał stać się także i jego dumą. Warto przypomnieć, że jeden z oficerów Orła, zajmujący się nieco astrologią, ułożył wtedy horoskop dla okrętu. Horoskop brzmiał tak. Jego kariera będzie błyskotliwa, ale krótka. Okręt zginie w pełni chwały. Horoskop sprawdził się niestety w pełni. Orzeł był jednym z 5 polskich okrętów podwodnych, bliźniaczy Sęp, nie w pełni właściwie jeszcze gotowy z niedoszkoloną załogą i 3 starsze okręty budowane we Francji, Żbik, Ryś i Wilk. Plan dowództwa marynarki wojennej przewidywał, że okręty podwodne, rozrzucone wzdłuż wybrzeża polskiego, w stosunkowo bliskiej od niego odległości, będą pełniły rolę pewnej obrony i zabezpieczenia przed operacjami niemieckiej floty. Obawiano się desantu na Helu przede wszystkim. Była to koncepcja w istocie rzeczy, jak się okazało, chybiona, ponieważ działając zgodnie z planem Worek, okręty polskie podwodne nie odegrały praktycznie istotniejszej roli. Więcej, były prześladowane i atakowane przez lekkie siły niemieckie, przez eskortowce niemieckie, wobec których w pewnym sensie były bezbronne. Niemcy posiadali i przewagę liczebną, poza tym atakowanie małych kutrów trałowych czy trałowców torpedami jest bardzo trudne. Natomiast w walce artyleryjskiej na powierzchni okręty nie miałyby szans. Orzeł, dowodzony przez komandora Henryka Kłoczkowskiego, podobnie jak i inne nasze okręty podwodne, jak już powiedziałem, nie odniósł większych sukcesów. Więcej, komandor Kłoczkowski, uchodzący słusznie za najwybitniejszego, najbardziej doświadczonego oficera podwodniaka, po kilkakrotnych atakach niemieckich okrętów bombami głębinowymi na jego okręt, podjął na własną odpowiedzialność istotną decyzję przejścia z okrętem w rejon Gotlandii, czyli w jakimś sensie złamania planu operacyjnego. Tam oczywiście była szansa na spotkanie niemieckich transportowców, ale komandor Kłoczkowski w tym czasie zachorował. Nie tylko zachorował, ale jak stwierdzają relacje oficerów i marynarzy z Orła, znalazł się w stanie silnej depresji psychicznej. To spowodowało, a także pewne uszkodzenie, jakie odniósł okręt, że Kłoczkowski zdecydował się udać do estońskiego portu Tallinn. Sam miał zejść w Tallinie na ląd, a poza tym okręt w ciągu przepisanych prawem międzynarodowych 24 godzin miał dokonać w spokoju neutralnego portu reparacji uszkodzeń.
Komandor Kłoczkowski otrzymał na wejście do Tallina zgodę kierownictwa marynarki wojennej. Utrzymywano z dowództwem na Helu łączność radiową i okręt w nocy 14 na 15 września wszedł do Tallina. Wszedł do Tallina, aby wyjść z niego po kilku dniach z ogromnymi trudnościami, kłopotami i przygodami. Przygodami, które zapewniły mu miejsce w historii, rangę symbolu. Orzeł przecież symbolizuje całą walkę polskiej marynarki wojennej w II wojnie światowej przede wszystkim i ponadto jest jednym z tych pięknych symbolów kampanii 1939 roku obok Westerplatte, obok obrony Warszawy. Skąd się owe kłopoty wzięły? Otóż w myśl, jak już powiedziałem, prawa międzynarodowego, orzeł miał prawo przebywać 24 godziny w Tallinie. Niemniej Estończycy, ulegając presji przede wszystkim Niemiec, postanowili, powołując się na nie nazbyt precyzyjne przepisy, po prostu prawo morskie nie przewidywało w pełni działalności okrętów podwodnych, postanowili, wykorzystując lukę w owych przepisach, czy może pewną niedokładność czy niejasność, internować okręt, to znaczy zatrzymać w porcie, rozbroić i zdjąć się na ląd załog. Załoga Orła tymczasem była pełna bojowego ducha. Oficerowie, przede wszystkim od momentu wyokrętowania komandora Kłoczkowskiego dowódca kapitan Jan Grudziński, porucznik Andrzej Piasecki i inni, pełni byli chęci walki. Sądzili, że okręt nie wykorzystał swoich możliwości. Cały plan wyjścia okrętu z portu został opracowany w sposób niezwykle precyzyjny. No, chciałoby się powiedzieć, jak w szpiegowskim filmie. Z nagrań radia BBC znajdujących się w zbiorach Archiwum Dokumentacji Mechanicznej w Warszawie. Porucznik Grudziński opisuje wydarcie się okrętu podwodnego Orzeł z Tallina w Estonii. Data nagrania 18 grudnia 1939 roku. Weszliśmy do Tallina w nocy 14 września. Chodziło nam o naprawienie sprężarki, przede wszystkim zaś o oddanie do szpitala chorego dowódcy. Wiedzieliśmy, że przysługuje nam zgodnie z prawem międzynarodowym możność 24-godzinnego postoju i z całym zaufaniem przyjęliśmy zapewnienie estońskich oficerów, że otrzymamy całkowite zaopatrzenie i naprawią nam uszkodzone urządzenia. Zmęczony całonocną wachtą, świadom bezpieczeństwa w neutralnym porcie, ułożyłem się do snu. Przebudzenie jednak było bardziej niż przykre. Dowiedziałem się, że w międzyczasie przycumowano okręt w porcie wojennym, zabrano nie tylko dowódcę, ale i zamki oddziału. Byliśmy wbrew prawu międzynarodowemu pod tajemniczym naciskiem nieznanych nam czynników na lądzie internowani. Koledzy pilnie niszczyli szyfry i dokumenty. Okręt był przycumowany do nabrzeża w basenie wewnętrznym. Przy trapie stał estoński wartownik. Początkowo myśleliśmy o ucieczce indywidualnej, ponieważ z tej pozycji wyprowadzenie okrętu bez pomocy holowników było niemożliwe. Nazajutrz Estończycy obrócili okręt, żeby sięgnąć kranem po nasze torpedy. Tegoż wieczora zaszedł wypadek, który nam nasunął myśl ucieczki wraz z okrętem. Gdy siedzieliśmy wieczorem w mesie, nagle zgasło światło wskutek krótkiego spięcia gdzieś w porcie. Te parę minut ciemności nasunęło nam pomysł spowodowania krótkiego spięcia z okrętu i wymknięcia się w ciemności. Ale to z drugiej strony spowodowałoby alarm w całym porcie. Postanowiliśmy więc przeciąć tylko kable lamp oświetlających z nabrzeża okręt. W ciągu następnego dnia przecięliśmy cumy pod pokładem i przygotowaliśmy je do szybkiego zrzucenia. Podstępem uchroniliśmy przed wyładowaniem kilka torped. Rozumieliśmy, że żegluga bez map będzie ogromnie trudna, ale zdobyć ich nie mogliśmy. Estońskie posterunki nie wypuszczały nas nawet na molo. Sygnałem akcji miało być przecięcie kabla do oświetlenia z brzegu. O drugiej w nocy zaproszono wartownika estońskiego na pokład, na papierosa. Dalej wszystko odbyło się w ciągu jednej minuty. Gdy zgasło światło, obaj wartownicy zostali bez hałasu obezwładnieni. Podcięte zawczasu cumy spadły do wody. Z hałasem runął trap i orzeł powoli ruszył w kierunku wyjścia. Czy szybko spostrzeżono ucieczkę okrętu, panie poruczniku? Niestety, prawie natychmiast. Nie zdążyliśmy dojść do mola, gdy padł strzał alarmowy z pokładu estońskiego okrętu wojennego. Poszły w ruch reflektory. Nie mogliśmy wykręcić się w ciasnym basenie i wpadliśmy dziobem na kamienie przy falochronie. Żeby ściągnąć się, musieliśmy uruchomić mocno hałasujące diesle. Trwało to kilka minut i wystarczyło, aby Estończycy otworzyli na nas ogień karabinowy z molo. Na szczęście nie mogli strzelać z armat, bo bali się w ciemnościach trafić we własne okręty stojące w porcie.
Nareszcie minęła dość przykra chwila ściągania się i ruszyliśmy naprzód, na morze. Czy na otwartym morzu ścigano panów również? Tutaj właśnie na nas czekało największe niebezpieczeństwo. Natychmiast wyszły w pościg estońskie okręty wojenne i poszły w ruch prożektory. Z fortu na wyspie zaczęły padać pociski ciężkiego kalibru. Gdy tylko sonda wykazała, że mieliśmy dość wody pod sobą, natychmiast zanurzyliśmy się. Ale i wtedy Estończycy nie dali za wygraną. Usłyszeliśmy jedną po drugiej detonację bomb głębinowych. Ale czuliśmy się już stosunkowo bezpieczni, mieliśmy dość wody pod sobą i nad sobą i kierowaliśmy się do wyjścia z Zatoki Fińskiej. I długo jeszcze panowie przebywali na Bałtyku? Jeszcze przez 3 tygodnie. Trudno mi byłoby nawet pokrótce opowiedzieć nasze dzieje w tym okresie. Gdy wreszcie dotarliśmy do Anglii, nie mieliśmy na pokładzie zupełnie słodkiej wody. Mało brakowało, a zginęlibyśmy pod wodą z pragnienia. Ten szaleńczy, wydawało się, plan udał się i oto orzeł znalazł się w sytuacji rozpaczliwej. Częściowo rozbrojony, bez map, ścigany po Bałtyku przez okręty niemieckie, a także przez okręty radzieckie, wiązało się to z niewyjaśnioną sprawą zatopienia radzieckiego statku Metalist, który po wyjściu okrętu polskiego Stalina przypisano bezzasadnie, zresztą całkowicie, Orłowi. Znalazł się na Bałtyku w sytuacji ściganej, właściwie nieomal bezbronnej, ślepej zwierzyny. Podstawową sprawą była kwestia nawigacji, poruszania się. Okręt bez map morskich w każdej chwili, podwodny zwłaszcza, w warunkach wojny, proszę pamiętać, może wejść na mieliznę, może wejść na płciznę, w nocy może wejść na brzeg i dlatego, aby częściowo przynajmniej uchronić się przed tymi niebezpieczeństwami, porucznik Andrzej Piasecki dokonał bezprecedensowego w historii nawigacji, jak to potem określali, nieskłonni do pochwał w sprawach morskich, szczególnie Anglicy, wyczynu. Mianowicie na podstawie niemieckiego spisu latarń Morza Bałtyckiego wykreślił prowizoryczną mapę morską Bałtyku. I posługując się tą mapą, orzeł działał przez pewien okres czasu na Bałtyku i potem przez cieśniny duńskie przeszedł do baz brytyjskich. Dwa słowa jeszcze o działaniach na Bałtyku. Otóż Grudziński, nie zdając sobie sprawy z kampanii oszczerstw, jaką rozpętano przeciwko okrętowi polskiemu w związku z rzekomym zamordowaniem dwóch owych estońskich rozbrojonych i zamkniętych pod pokładem strażników, dokonał bardzo, jak się okazało, mądrego posunięcia, mianowicie wysadził obu Estończyków u wybrzeży Szwecji, co spowodowało przecięcie całej akcji propagandowej przeciwko okrętowi polskiemu. Więcej, relacje tych strażników w istocie rzeczy były bardzo przyjazne dla marynarzy polskich. Podobnie zresztą takie nastroje wbrew stanowisku oficjalnych władz były także wśród oficerów i marynarzy marynarki estońskiej w Tallinie. Zresztą za ucieczkę Orła zapłaciło stanowiskami całe dowództwo marynarki estońskiej. 14 października ostatecznie orzeł dotarł do Wielkiej Brytanii. Dotarł jako już okręt słynny, jego ucieczka Stalina, sprawa strażników, przejście przez cieśniny duńskie, wszystko to stało się tematem artykułów prasowych. Gdy po przybyciu Orła do Rothes Anglicy zapytali, czym mogą służyć swym niespodziewanie przybyłym sprzymierzeńcom, kapitan Grudziński, jak podają źródła historyczne, wyraził 3 życzenia. Wyokrętować na ląd i odstawić do szpitala poważnie chorego kucharza, napełnić zbiorniki słodką wodą i doprowadzić do stanu używalności działa okrętowe, a wtedy, jak mówił, orzeł może być do dyspozycji aliantów i iść na każde wyznaczone mu zadanie. Nic też dziwnego, że jeden z wyższych oficerów brytyjskich, którego nazwiska źródła nie podają, oświadczył w sprawozdaniu przesłanym admiralicji: duch ich jest wspaniały, a to, czego dokonali, może być postawione w równym rzędzie ze sławnymi czynami z wojny światowej. Powiedziałem im, że obie mapy, chodziło o sławne już mapy nawigacyjne wykonane przez załogę, powinny być zachowane jako skarb i potem ofiarowane muzeum. A komandor Bolesław Romanowski, ówczesny oficer torpedowy Wilka, tak wspomina wieść o pojawieniu się orła w Anglii. Trudno opisać nasze uczucia. Orzeł żyje i za parę dni spotkamy się. Więc komunikaty niemieckie kłamały. Ani jeden polski okręt podwodny nie został zatopiony. Mało tego, 2 udało się przejść do portów brytyjskich. 3 inne są w Szwecji.
Szkoda, że całemu dywizjonowi nie udało się przejść cieśnin duńskich. Zorganizowalibyśmy tu swój zespół i zadawalibyśmy Kriegsmarine poważne straty. Do późnej nocy na Wilku huczało jak w ulu. Nowina poruszyła wszystkich. Nic w tym dziwnego, mało nas było podwodniaków i znaliśmy się wszyscy doskonale. Każdy miał na orle przyjaciół. Orzeł, stając się tym symbolicznym uciekinierem, bohaterskim uciekinierem, chciałoby się powiedzieć, z Bałtyku, przyćmił podobny w istocie rzeczy wyczyn drugiego polskiego okrętu podwodnego Wilka, który pod dowództwem kapitana Krawczyka także w znacznie gorszym stanie technicznym przedarł się przez cieśniny duńskie i Anglię osiągnął nieco wcześniej. Orzeł obok Wilka, obok trzech znajdujących się w Wielkiej Brytanii praktycznie od chwili wybuchu wojny niszczycieli perskich, stworzył zalążek i podstawy organizacji polskiej marynarki wojennej Wielkiej Brytanii. Oba polskie okręty skierowano do flotylli składającej się z jednostek brytyjskich i ich rejonami operacyjnymi stało się Morze Północne. Pierwsze patrole Orła to raczej kłopoty i trudności, kłopoty między innymi wynikły z tego, że okręt nie posiadał jeszcze zdemontowanej przez Estończyków armaty. W związku z tym jedną jego bronią były torpedy. Także sprawa działania w zupełnie innych warunkach nawigacyjnych i morskich. Także sprawa współdziałania z marynarką brytyjską, której operacyjnie Orzeł, podobnie jak i Wilk, podlegał. Oczywiście trzeba tutaj powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że na załogę Orła spłynęły odznaczenia i najzupełniej zasłużone zaszczyty. Kapitan Grudziński otrzymał jako pierwszy oficer polskiej marynarki wojennej krzyż Virtuti Militari. Załoga otrzymała kilkanaście krzyży walecznych i innych odznaczeń. I dochodzimy tutaj do drugiego z trzech słynnych wydarzeń w historii okrętu, mianowicie do jednego z kolejnych patroli, który w kwietniu, dokładnie 8 kwietnia 1940 roku, zakończył się zatopieniem niemieckiego transportowca Rio de Janeiro. Rio de Janeiro stanowił jeden z transportowców wchodzących w skład niemieckiej armady, udającej się na podbój Norwegii. Pierwsze komunikaty radiowe donosiły o zatopieniu Rio de Janeiro przez niewymieniony z nazwy brytyjski okręt podwodny, a później podawały, że sprawcą zniszczenia inwazyjnego transportowca niemieckiego był walczący u boku Royal Navy polski okręt podwodny Orzeł. Tego dnia, 8 kwietnia 1940 roku, Rio de Janeiro podążał bez bandery, zamaskowanymi znakami rozpoznawczymi, zamalowanymi znakami armatora, nazwami na burtach i rufie. Mimo to na orle bezbłędnie go rozpoznano. Około godziny 11 orzeł wynurzył się i zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego nadał sygnał nakazujący jednostce niemieckiej zastopowanie maszyn. Na maszcie sygnałowym zostały podniesione flagi międzynarodowego kodu znaczące: zatrzymajcie natychmiast wasz statek, kapitan z papierami natychmiast na okręt podwodny. Niemcy ani myśleli słuchać rozkazu i usiłowali uciec. Ale wtedy i orzeł ruszył całą mocą naprzód i dał serię ostrzegawczą z karabinu maszynowego. Niemcy zwlekali. Wtedy orzeł podniósł trzeci sygnał. Opuścić natychmiast statek, za 5 minut strzelam torpedę. Niemcy nie zareagowali, a przez cały czas ich radiotelegrafista wzywał pomocy lotnictwa. Orzeł nie mógł czekać i o godzinie 12:02 kapitan Grudziński rozkazał odpalić torpedę. To, co nastąpiło później, zrelacjonował uczestnik tego rejsu, naoczny świadek podchorąży Eryk Sopoćko. Uczułem cofnięcie całym okrętem do tyłu. Tak, to nastąpiło odpalenie. Na niebiesko-zielonkawym tle morza sprzed dziobu orła pojawiła się na chwilę stalowa sylwetka torpedy. Lecz wnet wróciła na nastawioną uprzednio głębokość i tylko nieznaczna biała smuga skotłowana jej śrubami wody znaczyła wyraźny ślad. Wciąż wydłużająca się linia idealnie prosto zbliżała się do Rio. Już tak blisko. Bukiet ognia, pary i dymu wystrzelił ze środka nieprzyjacielskiego statku. Trafiony! Ryknąłem, zapominając o dyscyplinie. Gęsty kłąb dymu rósł wciąż, a huk wybuchu dopiero teraz wstrząsnął powietrzem. Spojrzałem przelotnie na zegarek, godzina 12:05. A więc wtedy, to dnia 8 kwietnia 1940 roku, pierwsza z polskiego okrętu wysłana torpeda trafiła nieprzyjaciela. Tak na rufie, jak i na dziobie storpedowanej ofiary, całe pokłady pokrywają ludzkie postacie w szarozielonych mundurach
biegając bezradnie, rzucając jakieś belki i sami skacząc w wodę za nimi. Panika. I to jednym słowem taka, jaką tylko możemy sobie wyobrazić. Statek niemiecki powoli przechyla się na burtę w naszą stronę. Po środku burty czarny, dymiący wciąż otwór. To ślad naszej torpedy. Stał się niewątpliwie jednym z najsłynniejszych okrętów alianckich tych miesięcy, bo oczywiście przy okazji przypomniano i ucieczkę Stalina, i sprawę map, jednym słowem całą jego krótką, ale jak głosił horoskop, błyskotliwą karierę. Powrót okrętu do bazy znowu stał się powodem do świętowania jego sukcesów i przyszedł ostatni patrol. 23 maja okręt wyszedł do sektoru patrolowego na Morzu Północnym. Wyszedł i już z tego patrolu nie wrócił więcej, nie odezwał się, nie nawiązał łączności z admiralicją. I do dzisiaj, w istocie rzeczy, okoliczności i miejsce śmierci Orła pozostają nieznane. Oczywiście sprawa ta stała się przedmiotem wielu badań, kontrowersji i hipotez. Wydaje się, że warto przedstawić trzy najbardziej prawdopodobne. Pierwsza, która głosi i którą podtrzymywał ówczesny dowódca brytyjskiej broni podwodnej admirał Horton, że orzeł 25 września zapewne mógł wejść na nieoznaczone, jeszcze nieznane dla Brytyjczyków niemieckie pole minowe, ponieważ kurs jego przechodził przez to pole. Druga wersja, opierająca się na niemieckim meldunku lotniczym, który głosi, że 29 maja niemiecki samolot zatopił na środku Morza Północnego. Mniej więcej sektor Orła znajdował się właśnie w tym obszarze, który można tak określić, nieprzyjacielski okręt podwodny. I wreszcie trzecia wersja, której wykluczyć nigdy nie można. Wypadek. Niemniej orzeł przepadł z całą załogą. I w tym symbolicznym miejscu, w tym symbolicznym środku Morza Północnego zawsze, jeżeli znajdą się tam polskie okręty wojenne, składane są na cześć okrętu i jego dzielnej Robotnicy naprawili uszkodzenia. Uzupełniono zapas paliwa i słodkiej wody. Przed wieczorem okręt podwodny Orzeł gotów był do wyjścia z portu, gdy... Słucham? Tu dowódca ORP Orzeł, kapitan Grudziński. Tu komenda portu. Mówi komandor Lider. Słucham, panie komandorze? Bardzo mi przykro, ale muszę pana zawiadomić, że termin wyjścia pańskiego okrętu został odłożony o 6 godzin. O 6 godzin? Dlaczego? Zgodnie z prawem, panie kapitanie, niemiecki statek handlowy Essen opuszcza Tallinn. Ponieważ jesteście w wojnie z Niemcami, nie wolno mi was wypuścić wcześniej niż po upływie 6 godzin od odpłynięcia Essen. Ale to przedłuży nasz pobyt w Tallinie ponad 24 godziny. Załatwimy to, panie kapitanie. Oczywiście załatwimy. Niech pan będzie spokojny. Tymczasem więc do widzenia. Wkrótce do pana przyjadę. Psia krew diabli nadali z tym niemieckim statkiem. 4 godziny później... No i co, bosmanie? A nic. Essen stoi na tłumach jak stał. Bodaj go cholera zatłukła. Panie kapitanie, tu coś nie jest w porządku. Mnie się zdaje, że nas Estończyki chcą wygiwać. Mnie się też to nie podoba. A to co? Szalupa, komendy portu zdaje się. Ahoj, na ogle! Co tam? Komandor Lipper, komendy portu. Zrzućcie trap. Kapitan Grudziński? Jestem. Co to ma znaczyć, ci żołnierze na moim okręcie?
Panie komandorze, to jest pogwałcenie konwencji. W imieniu rządu estońskiego zajmuję pański okręt. Co takiego? Bardzo mi przykro, panie kapitanie. Taki mam rozkaz. Orzeł stoi w Talinie dłużej niż 24 godziny. A zresztą widzi pan, Estonia podpisała umowę, że będzie internowała wszystkie okręty państw wojujących, które wejdą do jej portów, więc... To jest podstęp! Nie uprzedziliście nas! Pan sam, panie komandorze, pan sam mnie zapewniał! Panie kapitanie! Czego? Essen! Essen podnosi banderę! Panie strażnik, bo kula w lep. Przygotować diesle. Przygotować diesle. A z tym chojeckim? Dawno poszedł? W dobrą chwilę, panie kapitanie. Diesle gotowe, panie kapitanie. Zgasło, panie kapitanie. Zgasły wszystkie światła w porcie. Pistolet ten nasz chojecki. Uruchomić diesle. A co zrobimy ze stończykami, panie kapitanie? Dać im koła ratunkowe i do wody. Prosto. A tam kto? To ja, Chojecki, panie kapitanie. No, chwała Bogu, że jesteście. Jak tam poszło? Całkiem głowy potracili, panie kapitanie. Ale musimy się śpieszyć. Cało w tył. Cało w tył. Ale hałasu narobili. Strzelają panu Bogu w okna. Stop! Mało naprzód! Stop! Mało naprzód! Mało naprzód! Mało naprzód! Blisko psia krew, żeby nas tylko nie zmacali. Tu już zaraz zaczyna się głębia. O, za tą boją, panie kapitanie. Tu Kudera mierzył wczoraj. Kudera! Jestem, panie kapitanie. Tu mierzyliście głębokość? Tu, panie kapitanie. Udawałem, że ryby łowię. Za tą boją jest już 60 stóp. Możemy pójść w zanurzenie. Dobrze, właśnie do środka. Zatrzymać dizle! Zatrzymać dizle! Motory szeregowo, cała naprzód. Szeregowo, cała naprzód.